Z nami rozgrywający Grzegorz Pająk. Powiedz Grzegorzu, jak oceniasz dzisiejszy mecz? Ja tutaj patrzę, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty set. W pierwszym Warszawa wygrała 25 punktów, w drugim przegraliście również do 19, trzeci was szczęśliwy, w czwarty przegraliście. Ogólnie oceń cały mecz dzisiaj. Dobra, tak jak mówię, bardzo dobry początek, bardzo dobra, wyrównana, bo tam w tym pierwszym secie jedna drużyna skakiwała na dwa punkty, potem druga, potem byliśmy na styku i przegraliśmy w końcówce tego seta. Natomiast dla nas jest to dobry prognostyk, bo nawiązaliśmy walkę z bardzo dobrze dysponującym w tym momencie się zespołem. Drugi set na korzyść Warszawy, można powiedzieć wyraźnie, na takim poziomie 6 punktów przewagi to jest już wyraźna przewaga. I tutaj trzeba pochwalić, bo ja muszę pochwalić swojego kolegę Karola, który wszedł i bardzo dobrze poprowadził grę w tym trzecim secie. Cała drużyna mu pomogła i to zaowocowało tym, że wygraliśmy tego seta. Szkoda w tym czwartym, że można powiedzieć, że kolokwialnie stanęliśmy na tym boisku i Warszawa już jakby można... Do 16 był. No, wykończyła to w efektowny i efektywny sposób, także gratulacje dla nich. My nie załamujemy głowy, bo dla nas po zmianie rozgrywającego jest to bardzo dobry mecz, powiedziałbym. Powiedz mi, jakie kolejne plany, gdzie macie kolejny mecz, pamiętasz może? Teraz mamy mecz w Gdańsku w piątek. I to kolejny taki rywal z tego rejonu bezpośredniego walki o play-off, więc jedziemy tam na pewno nastawieni, tak jak do każdego meczu, po zwycięstwo. Tak jak mówię, możemy być pełni dużo większego optymizmu niż przed tym meczem tutaj, ponieważ ten mecz wyglądał zgoła inaczej niż mecz z Rzeszowem, który zagraliśmy ostatnio, więc apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc teraz do Gdańska pojedziemy na pewno w dużo lepszych nastrojach. W takim razie wszystkiego dobrego, powodzenia.